Cześć, witam was bardzo serdecznie już w 13 odcinku. Zagrajmy. Kurczak, mały as w akcji. Mam nadzieję, że to nie będzie pechowy odcinek i nie wiem, dwie godziny będę przechodził jeden poziom, ale tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, posłuchamy sobie wszystkich jakby muzyki całej z Kurczaka Małego, bo możemy oczywiście sobie kupić. Albo na samym początku sobie ilustrację kupmy z Plutona. Tak, chcę kupić Pluton i chcę obejrzeć. Albo kupmy na spokojnie za te tysiaki. To spokojnie się. Księżyc nie, jeszcze nie. Bohaterów sobie pyknijmy i możemy już obejrzeć. Nie? Powrót. Kita jest gotowa do walki. Jakim cudem to można jakby odblokować? A, pamiętam już. Przejdźmy do głównego menu i tu są dodatki. I tu są filmy, ilustracje, muzyka. Ilustracje, Pluton. Ok. Oglądnijmy sobie ilustrację. Czy to tak wyglądało, to ja nie wiem. Artwork fajny. I tutaj jest ten super czołg w Marsie, na Plutonie, który pokonaliśmy. Tutaj to akurat było więzienie, które więziło Ritę Kitę, ale które ona mogła sforfosować bardzo łatwo. Okej, wyrzutnie rakiet zapewne. Jeju, jakby coś takiego było w gierce, jak widzieli, jak nie pamiętasz, by czegoś takiego było. Ale to już było. Teraz Saturn sobie obejrzmy. Bo na wybór bohaterów Saturn, Mars, a Księżyc sobie zostawimy na ostatni. Jak zrobimy wszystkie misje z Księżyca, bo nie chcę spoilerować oczywiście, to sobie wszystko oglądniemy. Teraz Saturn. Okej, pan Łysica, jak pamiętacie. Okej. Od razu inny klimat. Okej, to były chyba jakieś wiewiórki. Takie łasicowate, takie właśnie gryzonie. Okej, to były te paliwa. Chomikowate statki. Okej, i nasi przeciwnicy, którzy byli na tamtym poziomie. Jeden z gorszych. No, one chyba nie strzelały rakietami, albo to były platformy do rakiet. Okej, Saturn ogarnęliśmy, więc teraz Mars. Okej, czyli mamy tutaj gąsią gąskę. Okej, taki bardziej roślinny wszystko. Wszystko, jak widzicie, wszystko przykryte roślinnością. Marchewki i tak dalej, pomidory. O. Artworki są naprawdę ładne. To chyba jest koziorożec, a tam był chyba byk, kozioł. Byk tam był bodajże. Okej, statki, które pokonywaliśmy. Tego nie pamiętam. To były owce. A, ja sobie bohaterów sobie przeglądniemy. Okej. Baza stodoły. Tutaj mamy pana prezydenta. Pana Indora. Tutaj mamy czołg Szpeka. Jego największe unowocześnienie. Tu jest akurat od Asa. Weapony. Tu i mamy stodołę razem z tą luźką w tle. I mamy artwork fajny. To jest chyba bodajże nawet na mojej miniaturce. Okej, tu są upgrade Asa.
I mamy Szpeka, jego super hiper choke. I mamy oczywiście ten domek, którym był kurczak mały. I tam walczyli, a się grali w to. Okej, okay, tego nie widziałem. Na razie. A, tu są suszarki. Eggbox. Eggbox. To było cudowne. Okej. Okay. No to sobie... Znaczy, muzykę... możemy sobie kupić w pewnym sensie. I chyba sobie kupimy, bo teraz akurat w tym odcinku... rzuć ten młotek, to sobie później zrobimy. Zyta Kita jest gotowa do wiem, walki z każdym. Ale najpierw kupimy sobie muzyczkę, bo tu został tylko księdz bodajże. I musimy jeszcze raz? Nie, mamy zakupione przecież. A może ten na innym koncie to robiłem? Okej, okay, kupujemy. Wszystko kupujemy. Na Saturnie. Szpek na Saturnie. Jak widzicie, tysiące... nie, jeszcze as nie. Szpek na Marsie i tutaj później są na Księżycu, więc... usuńmy to. I w dodatkach powinien być już muzyka. As na Plutonie, sobie wysłuchajmy tego. Ciekawe. Nie będę tego całego słuchał, bo bez przesady. Szpek. Widać, że taki... już czołg idzie rozwalać. Luśka. Okej. Okay. Asik. Już inny całkowicie klimat. Saturnik. Tak, Saturn był chyba najbardziej klimatyczny z tych gierek. Znaczy z tych planet. Bo Pluton był taki... niezbyt. Aszpek. W tym czołgu. Luśka. Okej, teraz as na Marsie. Okej, Luśka. Okej, Szpek. I teraz zostało nam tylko na Księżycu. Więc akurat filmy chyba oglądaliśmy większość filmów. Fish, pominięto. O. Demo? No właśnie, autorzy też nie. I koniec gry, tego nie sprawdzamy, bo nie możemy sobie spoilerować tej zaje fajnej gierki. Okej, no to rzuć ten młotek. Czytywanie zapisanego tego, rzuć ten młotek. Zyta Kita jest gotowa do walki z każdym. A, rozpocznij misję. Akurat Zyta zrobimy chyba jedną tylko Tak naprawdę nazywa nazwę zapytamy złapaną Zytę. No właśnie. Okej. Okay. Jak to rozwalić? Bo na razie nawet nie... Kiedy ona jakby robi ten taki krzyk, bo wtedy się... Okej. Okay. A, i teraz nie możemy jakby jej zranić. Tylko jak zaczyna ten taki krzyk, jakby... Fajnie. Okej, okay, wali tym... O, sobie idzie. Dalej, zabierzmy sobie zdrowie. No i chodźmy. Tutaj są nasze te... nasze... zbronie. Co to jest? A. Tam później będziemy mogli przechodzić dalej. Okej, okay, tutaj mamy... jej... Okej, zaatakowały nas tak z dupy. Tego nie powinno być. Pokażcie się. Gdzie jesteście? Ale jaki tyranozaur. Tyranozaurus Rexus Ritatus.
ile jeszcze ich będzie? Bo już prawie zdrowia nie mam. Niesamowicie mocni są. Będę musiał chyba na serio, na jakichś innych poziomach powalczyć. Misja nie powiodła się, go... Wiem! To się tak naprawdę nazywa. Wiem to. Na serio. Okej. Teraz musimy jak najmniej stracić zdrowia. O, walnęła nas. Znowu. Okej, aj! Za blisko byliśmy. Okej, teraz są te platformy, raczej te bomby jej. Używa lasera. Za chwilę powinna uciec sobie. A jednak nie. Właśnie, dam radę! A! Walnęła mnie. Nie, na samym starcie za dużo zdrowia straciłem. Na samym starcie. A później jeszcze jest ta... ta sekwencja z tymi... Będzie dosyć marne. A. Ona ucieka, więc możemy przejść dalej. Mamy mało życia. Regeneruje się to? O, regeneruje się! Super, super! Jednak to przeżyjemy, jednak to przeżyjemy. Bo to nie jest aż tak trudne. Bo jeśli byśmy musieli czekać, to... O nie. Byśmy musieli naprawdę. Okej, idziemy sobie. Zgenerowało się już. Nie idźcie na mnie. Nie prójcie we mnie. O, nawet całkiem niezły zasięg to ma. Jeszcze się nie zregenerowało. Poczekamy troszeczkę. Aha, one mają jakby jakiś zasięg. Okej, warto wiedzieć. Z którego ja jestem nietykalny dla nich. Bardzo dobrze. Dobrze to wiedzieć w ogóle. I wybuch. Okej, następny. Trzymajmy się poza jego zasięgiem. Dobrze, fajnie, że to odkryliśmy. I znowu wybuch. Bo nie mógł wydzierżyć tego. Okej. Powiem wybuchnąć. O, wybuchł, nieźle. I co jeszcze zostało? O, jeszcze jeden został. Okej. O, i następny jakoś nieźle sforsował nas, ale... Powinniśmy ogarnąć. Powiem wybuchnąć w tej ziemi, no właśnie. I możemy już tam przejść dalej, ale ja chcę życie. Ja chcę życie, nie przejdziemy tego bez życia. Okej. Rita Kita, idę po ciebie. Tylko daj mi się zregenerować oczywiście, bo chcę, żebyśmy dobrze walczyli, nie? To przecież muszę być zregenerowany. Oczywiście jeszcze kupiłem, jak pamiętacie, sobie zmaksowałem siłę ognia, no, moją podstawową, więc... czy moją główną. Okej, tutaj jest życie. Umawiałeś się z tą panią, komandorze. Spek to nie jest bezpieczna linia. Że... Ty powiedział Spek? Że się umawiali? Pana gąska, pani kaczka nie wiedziała o tym. Znowu nam dowalił. Okej, tam się nie da go zniszczyć nawet. Okej, tutaj chyba się da. Najłatwiejszy jest ten laser jej. Okej, teraz powinna tymi... z tym czymś atakować. Okej, zdrowie jest. Chodź do mnie. Okej, już mało zdrowia jest, ale... ja dostaję po życi to mocno. Okej, idziesz. Atakujemy cię. Przejdziemy do defensywy za chwilkę. Okej. Zregenerowało się to? Szkoda, nie? Okej, teraz jeszcze powinnaś znowu. Podoba ci się? Okej, pani Rito, poczekaj sobie. Po jakiego ona się tak... Żaden zły charakter by się tak nie pokazywał. Nie pokazywał swoich złych i mocnych stron, ale mniejsza. To jest gierka oczywiście dla dzieciaków.
A nie, 7+, więc to nawet jest dla takich, no, ogarniętych dzieci, no. Takich już, nawet bym powiedział, że nawet dla nastolatków to byłoby całkiem niezłe. Okej, okay, małe gówna tam sobie chodzą. Tam mamy życie oczywiście. Okej, okay, i mamy prawie całe życie, bardzo fajnie. Zregenerowaliśmy. Tam jest następne życie, jak widzicie. I musimy przejść przez co? Bo ja nie mam pojęcia, co musimy tutaj zrobić, żeby tam dalej przejść. Znowu? Te, jakby to powiedzieć, krety. Okej. Okay. Tak, krety. I idziemy! Na bezpieczną odległość. Okej. Okay. Jeden wybuch. A były trzy krety. Teraz następny. Okej, okay, ten ma jakby większy ten. Okej. Okay. Gdzie jesteś? O panie, pokażcie się. Okej. Okay. O! Nie ma szans mnie nawet dostać. Okej, okay, wybuch. Ten się chyba tutaj chce przekopać, ale jakoś mu się nie udaje. Musiałem go odblokować, bo się, jak widzicie, ściął na animacji. Ta gierka ma dosyć dużo niedociągnięć. Okej, gdzieś życie. Z tyłu. Już? A mogę iść dalej, więc sobie na spokojnie pójdziemy po zdrowie. Nie ma przecież tutaj jakiegoś tego. Rita nam nie ucieknie, spokojnie. Szkoda, że mało życia jej zniszczyliśmy. Idźmy sobie po to. No szybciej, idziesz, idziesz, idziesz. Powinno się zregenerować, no właśnie. Czy jej się regeneruje zdrowie? Nie powinno. Nie, nie regeneruje jej się zdrowie. Czy mam nadzieję. Bo jeśli tak, to będzie marnie. Okej, okay. Idziemy dalej. Rozwalimy tą Ritę. Może ten jakiś następny ten dialog się ogarnie. O, następne zdrowie się już zregenerowało. I na scenę tam zdrowie też się zregenerowało. Ale to jest ciekawe, że Rita sobie wywalnęła jakiegoś dinozaura. Takiego robota. Dinozaura. A nie... A jakby... Nie ma kształtu... Właśnie ma kształt tyranozaura. Nie ma kształtu lisa. Nawet nie ma rączek. To małe coś zniszczmy. A teraz jedźmy na nią. Okej. Okay. Da się jakoś ją zniszczyć? Czy muszę być... Aj, zaatakowała mnie, bo byłem za blisko. A, teraz nie ma szans jej nawet dotknąć. Ale teraz. Da się ją dotknąć? Nie. Jakby zaczęło... Użyj taras, aby odbić wybuchające pile z powrotem do zytu. A. A! Już ja iść. A, rozumiem, rozumiem. Czy muszę już czekać na taran? Dzięki temu będę mógł ją... Bo teraz nie możemy jej nawet trafić, widzicie? Jestem tutaj, paskudy. Jak widzicie, nawet nie mogę jej nawet trafić w ogóle. Nie zadaję im jej żadnej obrażeń. Okej, okay, idziemy, idziemy. I co? A, wybuchła. Okej. Okay. Okej, okay, całkiem nieźle. Zdrowie sobie ogarnijmy. Tam jest następne zdrowie. A, blisko. Zregeneruje nam się taran, to będziemy mogli znowu zaatakować. O, następna idzie. I... Nie wyobrażam sobie, że ona jakby... No właśnie, źle to by pykło. Szkoda. A mogło być całkiem... A! Nie atakuj mnie. Teraz, please, wywal to. Platformy. Nadajesz się do recyklingu? Okej. Okay. I teraz na to idziemy. Idziemy! Ua! Że to zrobiliśmy. O! Jednak dobrze. Jakimś cudem to dobrze zrobiliśmy. Aż się nawet zdziwiłem. Aż to musiałem powiedzieć nawet. Jeszcze chyba jedna beczka albo dwie. Będziemy mieć już spokojnie. Okej. Okay. Wywal to, wywal, wywal. To coś.
I... No, no! Ach! Pokonaliśmy robota, bardzo dobrze. I wybuchnęło, to wszystko spadło. I co się stanie? Jakaś katapulta, czy ona po prostu sfajczy się? Okej. Dupło. Rozwaliło się, trochę fajerwerków i co z rytą? Okej. Atakują mnie, ale zakończę nam sukcesem. Zadanie wykonane. Oj, nawet nie... Czas poniżej 5 minut nawet miałem. Czy może zrobimy jeszcze następną misję? 82 tysiące, całkiem nieźle. Mamy 304 tysiące, nieźle. Bo za... dosyć dobrze nawet poszło nam to. Okej, zabieg zakończony. I operacja koniec z tą. I następna operacja to... zrobimy chyba już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!